Witam, z tej strony Farfogra. Dzisiaj gramy Risen. Już od dłuższego czasu nagrywany. Także nie bardzo kojarzę, co tam było. Starałem się przypomnieć. Jak wiecie, no to muzykę musieliśmy wyciszyć, bo niestety któraś tutaj muzyka była jako prawo autorskie, więc nie mogliśmy jej używać. Tak więc jeżeli byście chcieli podkład jakąkolwiek muzykę pod spód, to dajcie znać w komentarzu, chętnie się do tego dostosuję. Kto jest nowy, zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli już tego nie robicie. Jeżeli się filmik podoba, oczywiście łapkę w górę proszę zostawić. O! Czekaj! Dalej biegnie. Dobra. O, widać. Dobra. Na szybkości próbuję go pokonać. Nie ma czasu. Nie ma co się bawić. Góle przeszukane, dobra. Coś tam jeszcze na pewno mamy. To nie jest tak, że tu nic nie ma. O! Krwawy korzeń, dobra. Jakaś kapliczka tu jest. Dobra, następny szczur, poku. Jak wiecie, ostatnio byliśmy w wiosce szamanów, ja to tak nazwę. I tam wypełnialiśmy questy. Teraz poszliśmy do wioski, do miasta portowego. Oczywiście jeszcze tam nie wchodziłem, żebyście też widzieli. Nic o tym nie wiem. Żebyście też widzieli, co i jak się dzieje. Także tu na szybkości sprawdzimy jeszcze drugą komnatę. Czy tu coś jest? Ruda żyła. Żyła rudy? Chyba tak, albo złota. O, złota bynek. Nic. Jest tu grzyb poku skryty. Tutaj też. Okej, no to co? No to wychodzimy stąd. Skoro tu już wiemy, że jest kapliczka. Nic poza tym. Tutaj widziałem strażnik chodził, tylko teraz gdzieś pewnie po las. Jeżeli też wkurza was tak, że tak. Okej, to za chwilę. Ochroną komendanta Sebastiano z Inkwizycji. Zatem dobrze trafiłem. Momencik, piracie. Czego tu szukasz? Może. Co, mówić mu szczerze? A no, może szczerze. Chętnych do pomocy. Wronie? Naprawdę sądzisz, że jesteś tak dobry, by się z nim zmierzyć? Dlatego szukam pomocników. Skąd mam wiedzieć, czy nie jesteś szpiegiem? A może współpracujesz? Całe miasto może znaleźć się w niebezpieczeństwie, dlatego że cię... Nie zamierzam sprawiać problemów. Możesz to udowodnić, uiszczając op... W dowód moich dobrych intencji, ma się rozumieć. Dokładnie. Przestępca próbowałby oszukać lub wedrzeć się do środka siłą. Ale uczciwy człowiek chętnie zapłaci. Przypomina mi to bardziej żądanie łapówki. Ciekawe, co powiedziałby na to komendant? Odszep się. Próbuję ci tylko pomóc. Pomożesz, wpuszczając mnie do środka. Możesz wejść. Lepiej od razu zdaj raport komendantowi Sebastiano. Przestrzegaj zasad. Pistolety w kaburach i nie dotykaj niczego, co nie twoje. Spróbuję. Ciekawe. Widzę. A? Ciekawe, czy jakby...
czy jakbym mu nie dał tej łapówki, to czy by się udało? O. No już! Dobra. Spadaj stąd! Płacą mi za stróżowanie. Nie... Dobra, czyli tam mamy... Czekaj, a czy... Tak, dobra. Okej, okay. Lep na wszelki wypadek zapiszmy. Wiadomo, że autozapis jest, ale zapisać warto. Dobra. Sprawdzamy kombinację. Tu. Pięknie. To był jeden z łatwiejszych. Dobra, 14 zł. I chyba złoty samorodek, jak widziałem. Spadaj stąd! Dobrze, następnie lecimy na górę. Zobaczymy, czy coś tu jest. Armata. Nie wiem. No, co chciałem powiedzieć, jeżeli was denerwuje, że tak strasznie szybko biegam i może wam ekranem rzucać, dajcie znać w komentarzach, też się do tego dostosuję. Czasem, wiecie, warto zapytać o takie rzeczy, nie? O, tutaj jakiś zamek. Łatwy. Okej. Okay. Teraz był w drugą stronę. Pochodnia, zapasy żywności. Chyba musisz się napić. Chyba się nie znamy, prawda, Złotko? Niestety nie. Z kim mam przyjemność? No proszę. Dobrze wychowanego mężczyznę spotyka się tu wyjątkowo rzadko. Jestem Sofia. Miło mi cię poznać, kochanie. Mnie również. Muszę się czegoś napić. U mnie nikt nie chodzi spragniony. Co mogę dla ciebie zrobić, kochanie? Może grogu? O, co sprawdźmy. Masz poza grogiem? Rozejrzyj się, kochany. Mogę wymienić się wieloma rzeczami. Jeśli chodzi o skarb, mogę zapłacić złotem. Brzmi nieźle. Jeśli chcesz coś wiedzieć, kochany, musisz tylko spytać. O, proszę. Jaki skarb można tu znaleźć? Jak prawdziwy pirat. Stare świątynie są pełne złota i nefrytów, posążki, idole, maski. Każdy człowiek wystarczająco odważny lub głupi, by szukać skarbu, może bardzo się wzbogacić. Lub zginąć. Owszem, jeśli szukasz złota, mam pewną robotę do wykonania. Ale nie jest pozbawiona ryzyka. Okej. Okay. Czy... Skoro już pytasz, kochaniutki, przydałoby się kilka butelek porządnego wina. Ostatnio magazyn nie był zbyt dobrze strzeżony. Większość wina została wyzwolona. O, proszę. Niemal każdy tutaj ma schowaną buteleczkę. Jeśli znajdziesz jedną, dobrze ci zapłacę. Co powiedziałeś? Ile ci potrzeba? 5 wystarczy, ale wezmę wszystko, co uda ci się znaleźć. Zobaczę, co da się zrobić. Świetnie, będę tu czekać, słodziutki. A jeśli kogoś szukasz, znajdziesz go najpewniej właśnie tutaj. Tylko nie ustalaliśmy stawki. Co? Nie miałam wyboru, kochanie. Stare Imperium jest w ruinach. Miguel i ja widzieliśmy napis na ścianie w kalderze. Wsiedliśmy więc na pierwszy statek. Powiedz mi... Arborea to ogromne i stare miejsce. Wiele potrzebnych ci rzeczy znajdziesz tu, na wybrzeżu Ostrzy. To nie jest najbezpieczniejsze miejsce na świecie, ale chroni nas inkwizycja. No tak, dokładnie. Chcę dowiedzieć się więcej... Strzelaj, kochaniutki. Dlaczego ten teren nazywa się Wybrzeże Ostrzy? A niech mnie, co to zapytać? Nie wiesz? Może dlatego, że na mapie wygląda jak wygięte ostrze kordelas. Mogło być gorzej. Mogli go nazwać świńskim wybrzeżem ost. Dlaczego wybrzeże nie zostało zniszczone? Nie wiem, ale to, że nie zostało zniszczone, nie znaczy, że nie jest niebezpieczne. Ale mamy protektorów, by patrolowali teren. Czy jest niebezpieczne? Cóż, przede wszystkim są tam dzikie zwierzęta. Małpy, jaguary i inne takie. No i są szaganubi. Dzikusy żyjące w głębi lądu.
Z nimi nie handlujemy. A ja ale tak. Pozwalacie im dla was pracować. Wszyscy, których tu widzisz, to niewolnicy, słodziutki. Pohandlujmy. Co tu jest? O, mapa z drogą do skarbu. Proszę bardzo. Nie wiem, chyba już mam jedną łopatę, chyba też mam, kijak też mam, grok mam, rum mam, pierścień, złotousty 5, podłe sztuczki, złotousty, no to taki mam, dobra. Skórzane buty. Można by było pomyśleć albo te buty. Złotousty 3. Nie wiem, czy aż tak mi będą potrzebne złotousty, skoro już i tak chyba mam trochę. Zastraszanie 2, ja mam zastraszanie 5. No to oprócz tej mapy to widzę, że nic ciekawego. W sumie. Włócznie mógłbym sprzedać. Kapelusz lepiej zostawić. Koszulę zostawić. Dobra, to na razie. Nie będę was więcej zanurzał. Naucz mnie czego. Wszystkiego nauczyłam się na Uniwersytecie Życia, ale spróbuję. Pokażę. Jak zastraszać innych. Pokażesz może mi, się jak sprzedać. Jak to? Uważasz, że ja... Wystarczy, że sprawisz, żeby twój przeciwnik odniósł wrażenie, że jeśli nie zrobi tego, o co prosisz, to spuścisz mu łom. Dokładnie. Większość ludzi wcale nie ma ochoty się bić. Dokładnie. Chyba, że masz do czynienia ze starym, rozwścieczonym piratem. Takich lepiej zostawić w... Dobra. To tyle. Ile nam kasy zostało, bo to też dość ważne. O, 1500. Dobra, a tu ja jeszcze szukam mapy. Aha. Wyprzeży oszczy skarb. Umieść znacznik na mapie. Jej. Strażnik. Robotnik. Ono palawy. Co może? Weźmiemy sobie. Dobra, wyskoczył mi niestety błąd. Ale chyba się nakrywa dalej. Chcesz porozmawiać? Jestem głodny. Przynieś mi mięso, to pogadamy. Ojeju. Dobra, wiem co zrobiłem. Niestety zrobiłem to, czego się obawiałem. Czy jest tu mięso? Nie ma. A przed chwilą usmażyłem całe, nie? Czerwone wino. Raz. Czy tu coś mamy? Owszem, skrzynia. Proszę. No, myślałem, że przeskoczę. Dobra. To w takim razie może tu się uda. Oj tak, jesteśmy. Muszla. Muszla, no. Nie chcesz jej podnieść? O. Tu raczej nic.
Marcos. O, krab nam się pojawił. I pięknie, za pierwszym razem. Kolczyk, broń kłująca. Okej. I pierwsza broń. No chodź, krab. Dobra. To jest pierwsza broń legendarna, którą chyba jak na razie znalazłem. W ogóle schemat na nią znalazłem. Tak to nie kojarzę, żebym miał jakiś inny schemat. Okej. Drewniane skrzynie ukończone. I kopiemy. Cóż to za skarb? O, ciężkie. Okej. Cóż to mamy? O, pięknie. Tyle kasiory. Nie wiem, czy wam nie za ciemno. Mam nadzieję, że nie. Tu na szybkości polecimy z powrotem, jeszcze porozmawiać z kim się da. O, chyba następne czerwone. O tak, czerwone wino. Armata. Armata. No, no, no. Tu nic, tu nic. Ostatnio koleżanka powiedziała, że jakoś słabiej jest to pilnowany. Zaraz się przekonamy. Okej. No chyba faktycznie trochę słabiej. Czy możemy wejść przez te drzwi? O, 75. Czy mam coś w ekwipunku, co mi podnosi? Zastraszanie. Czekajcie. Nie. Tu. Nie. Głowa. Nie. Tors. Nóg nie mamy. Tu nie mamy. Twardziel. Tu ogólnie trwaniactwo. To mi to nic nie da, nawet jeżeli bym miał. Rytuał. Złodziejstwo. Mam. Proszę bardzo. Dobra. Odnaleźć odpowiednią sekwencję. Tu, tu, tu. Tu już spadło. Dobra, tu, tu. Za daleko. Pięknie.
I wchodzimy. Co tu mamy? Szczur. Fajnie wymyślony. To otwieranie zamków. Naprawdę fajnie. Nie rozumiem, dlaczego Miguel jest tak przywiązany do tego starego worka z prochem. Nigdy z niego nie korzysta, więc czemu nie miałby go sprzedać i zarobić trochę grosza? Czyli ktoś będzie miał worek ze złotem. Z prochem. Odejdź, proszę. Dobra. Coś się napatoczyłem. A się udało, no. Dobra, to może gdzieś tak zapiszmy na innym, jakbym coś. Nie mam teraz czasu. Ono palawer. A może się zgubiłeś? Mam nadzieję. Okej, już. O co chodzi? Kroki. Ej, kroki, no właśnie. Idź spać, idź spać. Nie tylko 20, ale... O, proszę. Coś tu było. Nie wiem, czy niepotrzebne do misji przypadkiem. O co chodzi? Kroki? Czego poszukać? Pistoletów, kul czy prochu? Mnóstwo ognia za niewielką... O. Masz też muszkiet... A, muszkiety. Szlachetna broń. Rzecz niezbędna każdemu młodemu dżentelmenowi. Ale biada, jeśli twoja broń wpadnie w niepowołane ręce. Więc masz? Oczywiście. Ale nie mogę sprzedać muszkietu każdemu, kto o to poprosi. Potrzebuję zgody komendanta Sebastiano. Co ma z tym wspólnego z... Zdaje się, że nasz młody dżentelmen nie słuchał uważnie. Mamy masę kłopotów przez dzikusów, nie mówiąc już o piratach. Jeżeli położą swoje brudne łapska na naszych muszkietach... Kto wie, co się stanie? Poka...
Obrażenia 70. W sumie naboje to bym mógł kupić. Tu mam 26, tym mam 42. Dobra, czekajcie. Tu mam 26, a tu używam też 26. Odłóż to. Dobra. Albo będziesz tego potrzebował. Czyli to co 26. Czyli te. To muszę wszystkie kupić. Ach. Tito. Tu. O. Dobra. Następny zamek. Jest surowe mięso. Haha, dzięki Bogu. Przynajmniej nie musimy iść na łowy. Nic poza tym nie można uwziąć. Co tak hała? Szukasz Tita? To ja, rzeźnik. Myślisz, że pod... Raczej tak, jeśli zależy im na najlepszym miejscu. Jeśli jesteś głodny i masz trochę złota... Mogę ci pomóc. Masz tylko mnie. Broń możesz kupić od Kowala lub u Webstera. Ale jeśli szukasz wieprzowiny... Tylko... Mniej więcej. Nie moja wina, stary. Tylko przydziałów. Ale mogę ci zrobić ładny zestaw. O, proszę. Steki, mielone, flaczki. W porządku. Wezmę mięso w paczce. Wszystko zostanie między nami, dobra? Nie, nie mam teraz czasu. I chyba już wiem, o co chodzi. Musimy to mięso w paczce zanieść naszemu przyjacielowi. Na pewno nie jestem Kowalem. O co chodzi? Kroki? Halo? Tak, młody człowiek. Jest... tak. Młotek, kolejny idiota. Choć nie może być gorszy od tych protektorów, nie dbają o swoją broń. To hańba. I kogo winią? Kto musi ją naprawiać? Mogę. Ty? Mogę się nauczyć. Najpierw naucz się stosownie ubierać. Ale możesz mi pomóc z tymi mieczami. Naucz. Chcesz poznać tajniki zawodu? Będzie cię to kosztować. Nie robię tego przecież z potrzeby serca. Nie próbuj się targować. Nie mam czasu na głupoty. Co tu macie? Nie lubię zwykłych oglądaczy. Kupujesz czy nie? Jeśli są dobre, to możliwe. Nie spiesz się. Przecież nie czekają na ciebie jakieś bardzo istotne sprawy. Dokładnie. Dobra, no to co? Zapiszmy grę. Póki co nic się nie zepsuło. To... Świeci. 75. Pokaż, co masz do sprzedania. 35 do 50, no to mam. To już słabsze, to już słabsze. To. Nie ma co. Dobra. Tak, i teraz tam jeszcze wino jest i skrzynia. Tu. Aj, dobra. Tu. O ty. Tu był cięższy zamek, no. Tu już nic do ograbienia, więc uciekamy stąd. Kroki? Hi, 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 hi. Już widzę dodatkową uchwałę.
fajnie. Wpadłem, pozabijałem. Nikt się nie czepiał. Spoko, tak można. Nie wiem, czy już mam 5 tych czerwonych win, czy jeszcze nie? No, nie bardzo. Dobra, zapiszmy, bo mogę się zdziwić, jak to otworzę. No, a ja kupiłem 100 śrutów, nie? Beczka prochu, torba z nabojami. No fajny skład. I tam mnie nie było. Jakoś wam powiem, jak sam grałem jakiś czas temu, jeszcze na Xboxie, w tą grę, to niestety stał tam strażnik i miałem takiego pecha, że cały czas... Patrzysz na armaty? Tam był. Cudeńka, prawda? Wyloty luf były odlewane specjalnie na tę wyprawę. Mają lepszy zasięg niż większość armat pokładowych. Fajnie. Fajnie. Fajnie? To najlepsze działa stworzone w kalderze. Jesteś kanonierem? To takie oczywiste? Troszkę. Troszkę. Powściągliwość roku, prawda? Tak, naprawdę czasem mnie ponosi. Ale armaty są moim życiem. Uwielbiam je. A ty coś z morzem? Wyglądasz jak żeglarz. O. Powiedzieć mu? W sumie i tak chcę być piratem. Służyłem kapitanowi Stalowobrodemu. Temu Stalowobrodemu? Jesteś piratem. Uczestniczyłeś więc w bitwach morskich? Chciałbym kiedyś wziąć w takiej udział. Dobra, czekajcie, zapiszmy, bo znowu mogę skiepścić dialogi. Dlaczego te armaty są skierowane w stronę morza? Mamy muszkiety, którymi trzymamy ich na dystans. A co jeśli nadpłynie statek? Wrona już próbował szczęścia, bezczelnie. Ale czarna Betty pogoniła ich i zatopiła. Czy to wszystkie armaty? Nie. Widzisz? Możemy wziąć przeciwnika w 2 ognie. O. Służyłeś już na... Oczywiście. W takich ciemnościach i przy takiej fali, w takiej sytuacji do dobrego strzału trzeba mistrzowskiego kanoniera. Dokładnie. Nic. Dobra, no to co? O, weź to właśnie. Taonga, Gucho, porozmawiamy sobie. Pomożesz mi w walce z Wroną? Czym jesteś? Wyglądasz jak pirat. Mówisz jak niebieski płaszcz. Sam się nad tym zastanawiam. Wrona jest kłamcą, ale Bakir i Tonkowie go słuchają. Jego działania źle wpływają na moich ludzi. Dokładnie. Dlaczego? Ma moc, ma włócznie Tiwasów. Harpun Tytanów. Wiesz po co mu on? Przywoła Tiwasów, jak tysiące lat... Pogański Gucho. Nic. Tiwasy są wszystkim i są wszędzie. Dopiero co ogniu, powiedział ziemi, Tytani, morzu, a na teraz... niebie. Czym są Tiwasy? Kiedyś zostali ujarzmieni i zapadli w długi sen. Tytani? No jeju. Gucho tak ich nazywają, tak. Coś... Nic dobrego. Ani dla twoich ludzi, ani dla moich. Tiwasy są źli. Źli, że o nich zapomniano. Mając włócznie, Wrona może skorzystać z ich gniewu. Zrobią, co im rozkaże. Dokładnie. Muszę... Ci, ale jestem tu uwięziony. Nie mogę ci... Co powinienem zrobić? Idź na zachód. Znajdź Shaganumbich. Porozmawiaj z Hani. Pomoże mi? Wysłuchaj jej i zaufaj. Potem pokonasz Wronę. Dobra, tu już chyba wszystko. A, czekajcie, ile on... Win. O. Mam wino, o które chciałaś. Wiedziałam, że mnie nie zawiedziesz, kochanie.
Nie martw się, dla ciebie wszystko. Wezmę tyle butelek, ile tylko uda ci się znaleźć. Oto następny. Dzięki, kocha. O, czyli miałem 6, dobra. Czyli pokradłem, gdzie mogłem. Pipko. Nie, nie mam teraz czasu. Protektor. Nic nie mogę. Dobra. Kogo my tu mamy? Jesteś piratem? Dobrze. Weź stołek i dosiądź się. Jest dużo. Jesteś pupilkiem inkwizycji? Skoro włóczysz się, gdzie chcesz? Nie jestem z załogi Wrony. Czy to znaczy, że jestem, czy że nie jestem? Kurczę, no. Teraz dylemat. Nie jestem z załogi Wrony. Zastanawiam się, z czyjej załogi jesteś? Jestem ze Stalowobrodym. Stalowobrody tu jest? To ciekawe. Jak tu trafiłeś? To pomysł kapitana. Podnieśliśmy kotwicę w małej zatoczce nieopodal. Kapitan wziął ze sobą paru ludzi i poszedł do dżungli. Nie poszedłeś z nimi? To nie dla mnie. Ja jestem kucharzem. Walka nie jest dla mnie. I gram z ogniem tylko wtedy, gdy gotuję homary. Ostre z nich Niedaleko zatoki jest wieża obserwacyjna. Tak. Pracuje tam kilku nowicjuszy z inkwizycji. Dla kapitana to drobnostka. Co się stało? Zrobiliśmy wypad na składy żywności w wieży. Zacząłem gotować. Mam na myśli inkwiz... Nagle zobaczyliśmy żagle. W tym żagiel jednego z wielkich statków wojennych inkwizycji. Mówiłem, żeby się poddać, ale jakiś przeklęty głupiec chciał walczyć. Wykończyła go salwa burtowa z 4 armat. Większość z nas też. Tylko... Okrętowy kuchta. Wiem, gdzie się ukryć przed problemami. Nie mieliśmy szans ze statkiem pełnym protektorów. Co się stało z twoim statkiem? Z duchem? Niestety. Spoczął na dnie To była stara krypa, ale zawsze dopłynęła tam, gdzie chciałeś. Zamknęli mnie tu, bym zgnił. Dobra. Teraz, co zrobić, żeby się przyłączyć do piratów? Pytanie za 1000. Ej, ty! Co to? Pirat na swobodzie w Puerto Isabela? Daj mi jeden dobry powód, dla którego nie miałbym cię wtrącić do najgłębszego lochu. Chcę skopać tyłek kapitana Wrony, a tutaj znajdę ludzi, którzy mi w tym pomogą. Ale ty jesteś pirackim ścierwem, takim samym jak... Ścierwem, być może, ale ja mam misję. Jesteś ze mną? Chcesz skopać czyjś tyłek, czy jesteś zbyt zajęty siedzeniem na własnym? Skopiemy tyłek każdego pirata, Mondralo. Jak nam rozkaże komenda... A więc to z nim muszę... Nie bój się. Będziesz miał szansę wcześniej. Możesz porozmawiać z komendantem. I... A już myślałem, że skopałem następny dialog, dobra. Chociaż nie wiem, czy mi gdzieś tam dodatkowych tych punktów nie uciekło parę, ale... No, ale... Chwały trzeba pilnować, nie? Dobrze. Lecimy. Kradniemy, co się da. Jak zawsze zresztą, nie? I dlatego uwielbiam RPG. Można pokraść. Po cichutku na paluszkach, aż się normalnie wczułem w klimat. Twoje
jej śmierci podobno wyłamywał jeden ząb z jej grzebienia po każdej bójce. Kiedy został już tylko jeden ząb, poszedł do kryształowej twierdzy, gdzie chciał zakończyć swoją wendettę i zakopać grzebień. Trzeba to zapamiętać. Jakieś kolejne zadanie wpadło? W ogóle to ja ten pierścień muszę wziąć i ściągnąć. Ha, aż się udało. A tak niepewnie. Izabela. Czy to ty jesteś ta Izabela? O, kim jesteś? Zostaw mnie, brutalu, będę Pukałem. Ale nie spodziewałem się ujrzeć tak pięknej kobiety w garnizonie. Najmocniej przepraszam, jeśli przeszkodziłem. Nie. Jak mogłam się nie przedstawić? Ojej. Jestem Izabela Dolores de la Florentina, córka komendanta. Miło mi panią pozna. Co tu robi? Moją pasją jest moda, prowadzę tu badania. Mam wizję nowego stylu dla szlachcian. Gepardzie centki, to będzie istny szał. Skóry, rogi, pióra. Te ubrania będą ekstrawaganckie. Będziesz musiał zdobyć dla mnie kilka przedmiotów. Zwierzęce trofea są bardzo cenne. Dokładnie. Było napisane, a co powiedziała? Te ubrania będą się cieszyć dużym powodzeniem. Tak, ale będziesz musiała oskurować zwierzęta. Od czego mam nóż myśliwski i nożyczki? Długo zabawisz w naszym mieście? W czym mogę ci pomóc? Jesteś słodki. Skoro o tym wspomniałeś, czy możesz zebrać jakieś materiały do moich projektów? Przydałaby się skóra jaguara. Możesz użyć mojego noża, żeby ją zdjąć. W ramach dodatków mogą być zęby i może jakiś kieł. Potrzebujesz do tego dłuta do szczęk. Ucieszyłoby mnie także pióro Feniksa do mojej peruki. Indianie pokażą ci, jak je zdobyć. Pomożesz mi? Dzięki. Oto nóż. Może nawet własnoręcznie zrobię twoją nagrodę. Mam parę zwierzęcych trofeów. Okej. Pokaż. Parę zębów. Nie spotkały się jakichś drapieżników? Chciałam powiedzieć dzięki. O tak, to bardzo inspirujące. Czyli skóra i pióro jeszcze. Tak kreatywnego jak ja. Tworzymy nowy świat. Sądzę jednak, że gorzej jest z ogarniętym wojną Świeci. Dobra, czyli jeszcze pióro, skóra i... szpony? Rogi? Coś takiego mówią. Ja się, nie ma nikogo. Zapiszmy. Okradnijmy. Ha, odszczała. Nie wiem, po co ta szczotka do włosów, ale może się sprzedać. I... 90. Co aniactwo, ile potrzebuje? 10 tysięcy. Chwały. Ja mamy dopiero 46. Proszę, nie przeszkadzaj. Staram się myśleć. Muszę sobie coś przypomnieć. Może pomogę? Nie, w końcu A przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra. Masz jakiś problem? Nie, w życiu, nie. Gdybym tylko... Ty bezczelny psie! Tylko pożyczam.
ty tu robisz? Nie masz jakiejś misji na Takarigui? Ładna twierdza. Oh. To prawda. Budowaliśmy ją latami. Potrzebuję Nasze ostrza znane są ze swej jakości. Ale muszkiety powinny cię zainteresować. Oh. Co masz dla mnie? Nie można wykuć dobrego ostrza z miedzi. I potrzebujesz amunicji do pistoletu. Znajdziesz ją u Webstera. Ale najlepszy będzie muszkiet. Ma broń, której potrzebuje. To diabeł! Zatopiliśmy jego statek! Nie było go na pokładzie. Niech go szlak... Zwiadowcy mówią, że wszedł w spółkę z Molukasami. Wszedł do podziemi jakiejś ich pogańskiej świątyni. Chyba nazywają ją świątynią ziemi. Dzięki za info. A co? Ta broń to robota samego diabła. Najlepiej wrzucić ją na dno morza. A wątpię, by Wrona gdzieś bez niej się ruszył. Wszystko, co zostało na pokładzie ducha, to szkielety. Wszyscy zginęli. Poza jednym więźniem. Hawkins. Wiesz, no. Wrona interesuje się Molukasami z jednego po... Czarna... To musi być magia. To. Oj, przepraszam. Jeszcze wiem, że byłeś w obozie Molukasów i rozmawiałeś z wiedźmą. I nie sprzymierzaj się z Molukasami. Czy Nie, jak dotąd tylko zgrywał głupa. Może jakiś pirat będzie w stanie rozwiązać mu język. Przypilnuj, żeby wiedział, co go czeka, jeśli nie zacznie gadać. Pogadam sobie. Proszę bardzo. Znajdziesz go na dole wieży w garnizonie. Czekajcie, żebym się znowu nie kopał. Pójdę na nie chcę z inkwizycją. Mam świątynię pod obserwacją. Zaufaj mi. Nie dasz rady sam. Więc dołącz do mnie. Moim obowiązkiem jest chronić Puerto Isabela, a nie atakować pogańskie świątynie. Nie będziesz musiał. Ja to zrobię. Mam przekazać ci moich protektorów i pozostawić Puerto Isabela bez ochrony? To na razie nie potrzebuję. Czy to był klucz tu, żeby to otworzyć? Niestety nie. Uważaj, chłopcze. Mamy na ciebie oko. Fajnie. Złota koniczynka, pyk. Czy gdzieś coś jeszcze muszę załatwić? Ej, ty! No. Dobrze, no to co? Puerto Isabela. Port mamy cały, odkryty, z każdym pogadane. Od każdego chyba wszystkiego się dowiedzieliśmy, co mieliśmy. To zakończymy najwyżej na tym odcinek. A w następnym pójdziemy już w dżunglę. Przejdziemy się tu. Dobrze, nic. Dziękuję bardzo. W takim razie za oglądanie. Jeżeli się podobało, zapraszam do zostawienia łapki w górę. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, zapraszam do subskrypcji, jeśli się podoba. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Dzięki, na razie, cześć.